dalej z kamerowo SMP. Czy one będzie, czy nie? Dzisiaj na to odpowiem. Jo, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. To ja, kamera. Tak jak widzieliście po tej wstawce, dzisiaj chciałem wam odpowiedzieć na pytanie, co dalej z kamerowo SMP. Ale na początku strzelcie lajka, będzie mi bardzo, bardzo milutko. Na 40 lajków kamerowo SMP wraca od razu. Oraz subskrypcje, bardzo mnie to motywuje do kolejnych filmów, lecimy po 1500, już naprawdę niedaleko, a my już bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać. No i dobra, zanim przejdziemy, to chciałem was przeprosić za to, że teraz jest sporo takich filmów pogadankowych, ale serio, spore zmiany zachodzą, sporo muszę potłumaczyć, także mam nadzieję, że posłuchacie, pooglądacie i tak dalej, i tak dalej. Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym powiedzieć, jest to, dlaczego nie ma dalej kamerowo SMP? Przecież miało być 6 sierpnia, a go dalej nie ma. Chciałem wam przeczytać to, co właśnie napisaliśmy z administracją do wszystkich kamerowiczów. Jest to oficjalne ogłoszenie. Oficjalne ogłoszenie. Administracja serwera kamerowo SMP ogłasza, iż start wcześniej wymienionego serwera nie odbędzie się w sobotę 6.08.2022 z przyczyn technicznych. To ogłoszenie nie ma zamiaru nikogo poniżać, obrażać i obwiniać. Chcielibyśmy wam kilka rzeczy powiedzieć, o których raczej nie słyszeliście. Cała administracja zawsze stara się, aby serwer był jak najlepszy, jednak wszystko zaczyna się komplikować, gdy główny root serwera zaczyna mieć wywalone i nie współpracuje z serwerem. Osoba, o której mowa, to ActiML, czyli główny root techniczny serwera, a kamera jest rootem medialnym. ActiML po długiej współpracy z serwerami kamerowo i kamerowo SMP zaczyna rezygnować z współpracy. Ciągłe nieodpisywanie znikoma możliwość komunikacji jakiegokolwiek porozumienia, tylko cząsteczka problemu, z jakimi się ciągle zmierzamy. Technik powinien być zawsze miło nastawiony do serwera i zawsze pomagać podczas problemów serwerowych i technicznych. ActiML został powołany do kadry administracji po to, aby pomagać serwerowi w sprawach technicznych, ale także w zarządzaniu serwerem. Jednak nie wszystko zawsze wychodzi tak jak myślimy. Problemy z technikiem już zaczynały być podczas preedycji, kiedy próbowaliśmy naprawić kilka błędów, jednak bez odpowiedzi i rzucania własnej winy na kogoś, totalnie nie zna się na zapleczu technicznym, nie jest raczej pożądane. Te wszystkie wymienione informacje prowadzą do tego, że serwer nie może powstać bez pomocy osób od zaplecza technicznego. Kamerowy SMP nadal będzie prowadzone, jednak obecnie będzie dłuższa przerwa, podczas której będziemy poszukiwać nowego technika, który naprawdę pomoże, aby ten serwer był najlepszym serwerem dla youtuberów w Polsce, a może kiedyś nawet publicznym. Kończąc tą wypowiedź, chcielibyśmy wam oznajmić, że kamerowy SMP zawsze będzie podczas problemów. Postaram się z nich wyjść, jednak zrobię wszystko, aby był to najlepszy serwer pod słońce. Pamiętajcie, że nie jest to żadna drama, ani żadne poniżanie ActiMela, tylko chcielibyśmy wam powiedzieć, jak to naprawdę wygląda. Jeżeli znacie osobę, która naprawdę chciałaby zostać technikiem, prosimy o kontakt, niedługo wracamy z większą siłą. Administracja kamerowo SMP. Jak słyszeliście, nie wiem, czy w ogóle przewinęliście, czy nie. Jak słyszeliście, było to oficjalne takie ogłoszenie w sprawie tego, po prostu, no, tak jak było to napisane, ActiML to po prostu, no, nie odpisywał nam i tak dalej, ale po tym ogłoszeniu się nawrócił, więc powiem tak, będzie niedługo, może nie będzie to 6 sierpień, ale postaramy się, aby to jeszcze było w te wakacje. Drugą rzeczą, jaką chciałbym powiedzieć, jest to, że zmieniamy nazwę. Już to nie będzie kamerowe SMP, bo dobrze to ActiML powiedział, że nie wszystko musi być koło mnie. Nie będę wam zdradzał, co będzie, jaka będzie to nazwa, ale mogę wam powiedzieć, że na pewno nie będzie to kamerowe SMP, tylko, no, po prostu inna jakaś nazwa. Kolejną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest to, że nasz serwer będzie dla wszystkich. Mogę to już powiedzieć otwarcie. Będzie to serwer dla wszystkich, jednak z jednym haczykiem, o którym dowiecie się niedługo. W bliższym czasie po prostu do startu serwera dowiecie się o tym, o jakichś większych po prostu sprawach, szczegółach. Ale mogę wam czysto powiedzieć, że będzie to wreszcie serwer dla wszystkich.
No i dobra, kolejna rzecz powiązana z tą poprzednią. Co dalej z youtuberami? Bo jakby youtuberzy zostali powołani, ale co z tego, jeżeli to będzie serwer dla wszystkich? Także, serwer będzie dla wszystkich, ale oczywiście youtuberzy będą mieli specjalne rangi youtuber, które będą umożliwiały fajne różne konkursy, fajne losowania i tak dalej, żeby widzowie mieli też bardzo fajnie na tym serwerze. No i po prostu youtuberzy oczywiście nie będą sami sobie zostawieni. No i chyba największe pytanie, co dalej? Jest to najobszerniejsze pytanie ze wszystkich. Powiem tak, będzie grubo, naprawdę postaramy się z administracją, aby naprawdę nasz serwer był po prostu najlepszym serwerem, jaki istnieje, nawet nie tylko dla youtuberów, ale będzie to serwer otwarty na różne współprace, na różne społeczności itd., itd. Także powiem wam, że naprawdę będzie grubo. Postaramy się, aby w te wakacje jeszcze był start. Jeżeli no nam się nie uda, no to przepraszamy z całego serca, ale postaramy się, aby po prostu start był jeszcze w te wakacje, aby jeszcze wszystko się udało, no i po prostu, żeby to był serwer najlepszy w Polsce, najlepszy, jaki istnieje, serwer publiczny. No i kończąc ten cały odcinek, jeszcze chciałem wam powiedzieć o tym, że spokojnie kamerowe SMP zawsze będzie, albo pod inną po prostu postacią, ale zawsze mój serwer będzie. Po prostu trzeba trochę poczekać. Potrzebujemy trochę czasu z administracją, aby wszystko ogarnąć, wszystkie pluginy, wszystko doprowadzić do porządku. Po prostu chcemy, aby to było jak najlepsze, także może nam się to trochę opóźnić, ale nie chcemy po prostu, żeby to był serwer robiony na odwal, tylko będzie to po prostu najlepszy serwer, jaki istnieje, żeby wszelkie szczególiki były zrobione. No i dobra, to było na tyle w tym odcinku. Już dziękuję, że byliście. W skrócie, kamerowe SMP będzie pod inną postacią, ale no trzeba troszkę na to poczekać. Dziękuję, że byliście. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się już w piątek, bo jak nie pamiętacie, to zaszła zmiana. Jak nie widzieliście, to zapraszam do tego filmu. No i co, do zobaczenia, do usłyszenia. Czemu tu gość się przyszedł? Na razie, cześć, cześć.